Kolejny mecz na stadionie Strikaland. Super Strikers nie pozwalają Kolosusowi przejąć piłki. Nawet jeśli Kolosus ją zdobędzie, to i tak mają duży problem. Naprawdę duży problem. Który nazywa się Wielki Bo. I nie chodzi tutaj tylko o to, jak broni. Masz rację, Brendo. Potrafi rzucać piłką tak, jakby chciał strącać samoloty. Gdzie jest piłka? Nie widzę jej. Ja nie muszę, ponieważ zawsze jest tam, gdzie powinna. Piękny rzut! W ciągu kilku sekund Super Strikers zamienili obronę w atak. Shaker zakończył tę akcję w pięknym stylu wynikiem 3-0 dla Super Strikers. Spisaliście się świetnie, chłopaki, zwłaszcza ty, Wielki Bo. Dzięki, trenerze. Twoja pewność siebie przyda się nam w kolejnym meczu. Tak? A z kim gramy? Nie z kim, tylko gdzie. Przepraszam, nowy dzwonek. Super Strikers, upiór w zamku. Przypomnijcie mi, jak się nazywa to miejsce? Feratuvia, ziom. Nie podoba mi się ta nazwa. Fretki są bardzo niebezpieczne. Mają ostre zęby i paskudne szpony. Wiecie, jak je nazywam? Szczury lądowe! A szczury jak nazywasz? Gołębie lądowe! A. To Feratuvia, ziom. Nie ma nic wspólnego z fretkami. Żal mi kibiców, którzy co tydzień muszą wspinać się na tę górę. Ja im zazdroszczę. Feratuvia ma najlepsze strudle na świecie. Super Strikers! Uhu! Jak się czujecie przed meczem z FC Grim? Tajemniczym nowym odkryciem Superligi? Nic o nich nie wiemy, Laro. Ale jestem pewien, że jesteśmy w dobrej formie i możemy wygrać z każdą drużyną. Tak. Niech FC Grim przygotują się na ciężki mecz. Wielki Bo, grałeś kiedyś przeciwko Grimom w niższej lidze, zgadza się? Cóż, Laro, to było bardzo dawno temu. Co czujesz dzisiaj, gdy po tych wszystkich latach znowu się z nimi spotykasz? Niestety muszę już iść, nie zdążę na samolot. Słyszałem, że FC Grim grają mecze tylko w nocy. Ponieważ są wampirami. Słyszałem, że ich bramkowe słupki zrobione są z kości zawodników, którzy kiedyś z nimi przegrali. Ja słyszałem, że ich strudel ma najsłodsze nadzienie i bardzo chrupiące ciasto. Słyszałem, że FC Grim pokonał niepokonanych 3-0. I to jest straszne. Tak, ale u nas w bramce stoi Wielki Bo. Tak, jest jak skała. Jest najlepszy! Przepraszam. To jest właśnie jego sekret. Zdrowy sen. Proponuję, abyśmy zrobili to samo. To nie czyjeźdźca! Takie ekscytujące! O tak! Bardzo imponujący stadion. Nie stadion! Strudel! Pyszności! Witajcie, Super Strikers! Jestem trener Belmont. Jesteśmy wdzięczni za gościnę. Przecież nie mogłem oczekiwać, że będziecie wspinali się na tę górę codziennie. Mamy bardzo dużo wolnych pokoi. Proszę, chodźcie. Oprowadzę was. Ten piękny budynek może sprawiać wrażenie starego, obskurnego zamku. Jednak wprowadziliśmy wiele innowacji charakteryzujących nowoczesny stadion. Tutaj honorujemy najlepszych graczy, jacy kiedykolwiek grali w naszej drużynie. Takich jak? Spike Dawson. Dawson mógł być najlepszym graczem na świecie. Co pan ma na myśli? No cóż, to smutna i dziwna historia. Może ktoś z was ją słyszał? Jego kariera została brutalnie zakończona w momencie, w którym miał zostać mistrzem. Został ciężko sfaulowany i już nigdy więcej nie zagrał. Kiepska opcja. Rzeczywiście bardzo kiepska. Na jego cześć powiesiliśmy gablotę z jego koszulką numer 17. Gdzie on teraz jest? Zniknął.
krążą pewne plotki na ten temat. Plotki? Jakie plotki? Miejscowi twierdzą, że jego duch nawiedza zamek, poszukując zemsty! Oczywiście to tylko zabobony. To niemożliwe, żeby wspaniały Dawson kiedykolwiek nas opuścił. Chodźcie, pokażę wam boisko treningowe. Czy pokażesz nam, gdzie są strudle? Obawiam się, że ich nie mamy. Przecież przed chwilą widziałem dostawę. To pewnie dla szczurów lądowych. To twoja wina! A, nie, to niemożliwe! W porządku, bo? Tak, oczywiście. Chodźmy na trening. Ich siła polega na dobrym ataku. Dlatego w tym meczu musimy skupić się na obronie. Dokładnie, stary. Rozwalimy ich jak 20-metrowy klin. Mam rację, bracie kabracie? Wielki Bo? Tak, pewnie. Dobrze, do roboty! Klaus, odbierz ją! Mam ją! Mam ją! Mam! Miałem ją! O, co jest? Chłopak od przynoszenia piłek ma tutaj co robić. Co się dzieje, Bo? Czyżbyś miał gorszy dzień? Nie, moje ramię zesztywniało. Nie, to nieprawda, bracie. Odkąd tu jesteśmy, zachowujesz się dziwnie. Pewnie chodzi o tą wysokość. Coś jest nie tak. Powiedz nam. Tak, stary, wyrzuć to z siebie. Mów. Wielki Bo, nadszedł czas, żeby im powiedzieć. Powiedzieć o czym? Jestem zawodnikiem, który sfaulował Spike'a Dawsona. Sorry, to znowu ja. Nowy dzwonek. Kontynuuj. Przecież ty nigdy nie faulujesz. Dokładnie, stary. A na pewno niespecjalnie. To było na długo przed tym, jak dołączyłem do Super Strikers. W meczu z Grimami grałem ze swoją pierwszą drużyną. To było dla mnie wielkie wydarzenie. Miałem okazję sprawdzić się przeciwko wspaniałemu Dawsonowi. To była decydująca akcja. Spike wbiegł w pole karne. Niestety został pokonany. Próbowałem go przeprosić, ale nie chciał o tym słyszeć. Powiedział, że nigdy mi nie wybaczy. Rada Ligi, prasa i nawet kibice Grimów zgodnie stwierdzili, że to nie była wina Bo. Piłka to brutalny sport. Takie rzeczy się zdarzają, bracie. Tak, nieustannie. Obwinianie samego siebie nie pomoże. Tak, odpuść. Jak człowiek się wygada, to od razu mu lepiej. Szybko, chłopaki, FC Grim nie ułatwi nam tego meczu. To jest wielki Bo, jakiego znam. Wielki Bo! Halo? Jest tam kto? To twoja wina! To nie jest prawda. Nie, ja śnię. Co jest? Niektórzy tutaj próbują się wyspać. Jego wzrok pełen nienawiści. Wyluzuj trochę, ziom. Chyba nie mówisz, że... Duch Spike'a Dawsona chce się na mnie zemścić. Niestety, nic nie możecie na to poradzić. Dzieje się tutaj coś bardzo dziwnego. Nie, stary. To tylko jego poczucie winy. Siła umysłu sprawia, że widzisz rzeczy, o których dawno zapomniałeś. Dajcie spokój. Musimy pomóc wielkiemu Bo. No dobrze. Rozejrzyjmy się trochę, ale zróbmy to szybko. Musimy być wypoczęci na jutrzejszy mecz.
Jak wam się spało, chłopaki? A jak myślisz, ziom? El Matador, wyjmiesz twarz z miski? Wciągnęła mnie ta pyszna porzeczka. Przecież przeszukaliśmy cały zamek. Żadnych duchów. Ani strudli. Wielki Bo został wciągnięty w jakiś ogromny emocjonalny surfing, chłopaki. A jego umysł nie potrafi tego znieść. Chłopaki, dla dobra klubu i naszego przyjaciela, pomóżmy Wielkiemu Bo przetrwać mecz przeciwko Grimom. Witajcie! Witajcie na meczu FC Grim przeciwko Super Strikers! Oglądaj, jeśli zdołasz! Hej, przestań, Mac! Przepraszam, Brendo, nie mogłem się powstrzymać. Grimowie mają lekko halloweenowy styl, ale to nie znaczy, że grają jak mali chłoptasie. Tak, grają dobrze. I mają okazję przetestować obronę Super Strikers. Zwłaszcza tego wielkiego faceta w bramce. Antygrawitacyjna sensacja! Obiekt niezniszczalny! Wielki Bo! Gdy już tam będziesz, twój instynkt cię nie zawiedzie. Instynkt nie zawiedzie. Dzięki, kapitanie. Wielki Bo zobaczył ducha Spike'a Dawsona tuż przed bardzo ważnym meczem. Coś mi tu śmierdzi. Może to gołąb lądowy? Nie, przekręt. A, martwy gołąb! Nie, wydaje mi się, że to przekręt. A ja czuję nieistniejący strudel. Patrzcie! Owocowy aromat? Smaczne i chrupiące ciasto? To zdecydowanie strudel. To dziwne. To jest trudne przed meczem. Hej, niech ktoś włączy światło. Ja jednak wolałem, gdy były wyłączone. Piłka w grze. Grimowie rozpoczęli bardzo pewnie. Świetne zagranie do atakującego! Czy aby na pewno? Przecież to terytorium Wielkiego Bo! Wielki Bo! Twoja piłka, stary! Bo! Bierz ją! Ściana ratuje zespół przed utratą bramki. Ale co się dzieje z Wielkim Bo? To nie jest bramkarz, który budzi strach w przeciwniku. Jest również powodem nagłej frustracji trenera. Grimowie ponownie atakują! Dawaj, Bo. Zaufaj instynktowi. Wielki Bo powinien kupić bilet, bo jak na razie jest tylko biernym obserwatorem. Sokole oko, rozgrzewaj się. Zrobiło się groźnie, a ja nic nie mogę z tym zrobić. Wiem, jak się czujesz, Shaker. Wszystkie te przepyszne strudle znajdują się tam, gdzie nie możemy wejść. Zaraz, Klaus, masz rację. Szatnia gospodarzy. To jedyne miejsce, którego nie przeszukaliśmy. Teraz mam szansę. Minęło dopiero 30 minut, a Super Strikers już robią zmianę. Jestem zdziwiona, że Shaker schodzi z boiska. Mnie to nie dziwi, Brendo, bo Wielki Bo ma duże problemy, więc kolejny obrońca jest tym, czego najbardziej im potrzeba. Nic! Numer Spike'a Dawsona? Chwileczkę. Belmont stwierdził, że 17 jest nieaktywna, więc dlaczego mają szafkę z numerem 17? Chyba, że... To w ogóle nie jest szafka! Cóż, to wyjaśnia jedną zagadkę. Niemożliwe. Koniec pierwszej połowy. Jeśli Wielki Bo się nie obudzi, FC Green będzie najszczęśliwszą drużyną w Superlidze. Nigdy nie myślałam, że to powiem, ale czy trener nie powinien zmienić Wielkiego Bo? Bo, po raz pierwszy zagrałeś tak źle. Co się dzieje? Ja...
Ja... On myśli, że duch Spike'a Dawsona chce go dopaść. Że co? Widziałem go w nocy. Przysięgam. Wielki Bo, zapewniam cię, że cokolwiek wtedy zobaczyłeś, nie istnieje coś takiego jak... Na co się tak gapicie? El Matadorze! Oddaj mi swoje Lamborghini! Albo poczuj mój gniew! Wszystko! Wszystko! Tylko nie rób mi krzywdy, duchu Shakera! He! Zaraz! Chwileczkę! Kiedy ty umarłeś? Dobra, wydało się. To hologram. Możecie mi wytłumaczyć, o co chodzi? Bo rzeczywiście widział ducha. Tak, tylko tyle, że ten duch to przekręt. Cały ten stadion jest połączony z panelem sterowania i procesorami efektów. A, patrzcie, może to? A przestań! Czyli to wszystko była ustawka. Podstępna sztuczka. Żeby mu zrobić mętlik? Dziwne, że się na to nabrałem, ale kto mógł to zrobić? Wszystko odbywa się zgodnie z planem, panie Dawson. O, przepraszam, skrętny tygrys przesłał mi fantastyczny nowy dzwonek. Kiedy wygramy ten mecz, Wielki Bo nareszcie będzie skończony. Jego kariera utonie. Dokładnie tak samo jak moja. Ale szefie, jest pan pewien, że chce pan... Cisza! Przekaż drużynie, że mają być bezlitośni. Rozpoczynamy drugą połowę. Grimowie kontynuują dokładnie tam, gdzie skończyli. Zemsta jest pyszna. Doskonałe przejście. Grimowie mogą strzelić bramkę. Pusta bramka. Będzie gol. Co? Jak to się mogło stać? Nie mam bladego pojęcia, Brendo. Jednak pewne jest tylko jedno. Ten wielki facet powróci. Nie, 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 nie. Niesamowite zagranie! Bo odzyskał pewność siebie i dzięki temu drużyna zaczęła lepiej grać! Dokładnie tak! Super Strikers powrócili ze zdwojoną siłą! Gol! Tutaj nie pomogłaby nawet ściana z metalu! Niecałe 3 minuty do końca najbardziej zaskakującego meczu, jaki kiedykolwiek widziałam! Zgadzam się, Brendo. Metamorfoza Wielkiego Bo zapewniła nam wspaniałe widowisko. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ zbliża się kolejny atak Grimów. Wielki Bo jest niezwyciężony. Broni i rzuca niemal w tym samym czasie. Poczuj to piękno! Ej, to ja strzeliłem bramkę! Nie dokonałbym tego bez naszej drużyny. O nie, teraz to ja zaczynam widzieć duchy. To nie jest duch. To wspaniały Dawson. Jego ksywa jest nieaktualna. Wielki Bo! Obrzydliwy Dawson? Przez siebie myślałem, że oszalałem! Nie taki wspaniały Dawson? Nie mów mi o szaleństwie! Haruwa Dawson? Przez cały ten czas jedyną rzeczą, o jakiej myślałem, było to, jak zniszczyłeś mi karierę. Może obleśny Dawson? Dopóki będę szefem FC Grim, będziemy mieli jeden cel. Zniszczyć twoją karierę. Właśnie dlatego nie jesteś już szefem. Rozmawiałem z Radą. Chcemy wygrać Superligę. To wszystko. Jak śmiesz! Jestem najlepszym graczem, jakiego kiedykolwiek miał ten klub. Beze mnie nic nie znaczycie. Tych ludzi charakteryzuje ciężka praca i talent. Na pewno nie to, że obwiniają innych za wszystkie swoje problemy. Ten facet zrujnował moje życie! Mogłeś się postarać, by wrócić do piłki, ale najwidoczniej wolałeś szukać wymówek tylko po to, żeby obżerać się strudlami. Nic nie rozumiesz. Strudle są najsmaczniejsze na świecie! Jest jeszcze jedna różnica między tobą a FC Grim. Tak? Co to takiego? Nie potrzebujemy hologramów, aby straszyć. Nie, nie! Odejdźcie ode mnie! Idźcie stąd! Mam jeszcze strudle! Dam wam strudle!
Moi drodzy, chciałem was za to wszystko przeprosić. Nie martw się. Spike Dawson dał się zniewolić nienawiści. I strudlom! Gdybym nie poradził sobie z poczuciem winy, skończyłbym tak samo. Cóż, w każdym razie, oto strudle jako prezent pożegnalny. Odkąd nie ma Dawsona, mamy tego sporo. Nie, dzięki, stary. Tak, widzieliśmy, jak to niekorzystnie wpływa na zdrowie. Może troszeczkę na drogę.